jeszcze mamy. Ruszyły! Dobry start. Prowadzi Atlant Jałta. Walka o prowadzenie, ale na czele ruszy Dziukow Zamindar. Dziukow Zamindar z niewielką przewagą nad galopującymi na drugiej pozycji łeb-łeb Jałtą, następnie Atlantem, dalej Suo. Na ostatniej pozycji Dabi. Przedostatnia Rozana Bit. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1600 metrów. Dziuk Zamindar ma przewagę, ucieka. Na drugiej pozycji Jałta. Trzeci Atlant, czwarty Suo, piąty Lucky Peter, szósta Rozana Bit i na ostatniej pozycji Dabi. Do celownika jeszcze zostało sporo. Jakieś 1300 metrów prowadzi Dziukow Zamindar. Już nie ma takiej dużej przewagi. Dziukow Zamindar, Atlant przy bandzie. Po zewnętrznej Jałta poprawił Lucky Peter. Do celownika jeszcze jest w tej chwili jakieś 1000 metrów. Dziukow Zamindar. Dziukow Zamindar. Jałta jest na drugiej pozycji. Na trzeciej Atlant. Na czwartej Suo. Na piątej Lucky Peter. Niewielki odstęp. Rozana Bit i na ostatniej pozycji niezmiennie Dabi. Przed wyjściem na prosto, na około 650 metrów przed celownikiem, nadal Duke of Zamindar. Jałta i Atlant w mocnym posyle. Wyjście na prostą. Tam sporo terenu zyskał przy bandzie Lucky Peter. Duke of Zamindar prowadzi 450 metrów do celownika. Doskonale finiszuje Suo. Dziukow Zamindar je trzymuje jeszcze pierwszą pozycję. Atlant słabnie Suo. Przy bandzie Lucky Peter. Dziukow Zamindar jest na czele. 300 metrów, 250 do celownika. Dziuk, Suo i Lucky Peter. Walka trzech koni. Suo! Suo atakuje. Atakuje bardzo mocno Dziukow Zamindar. Dziukow Zamindar się świetnie broni. Walka niesamowita. Chyba wygra Dziukow Zamindar w celowniku. Dziukow Zamindar, Suo. Dalej Lucky Peter, Atlant i reszta.